Witam na moim kanale, mam na imię Vita, mieszkam w Turcji, w mieście Mersin. Zapraszam, mój dzień. Witajcie kochani, tak miło Was wszystkich tutaj witać, dziękuję Wam bardzo za wczorajszy dzień, nie tylko za wczorajszy, w ogóle mam takie wrażenie, że w tym roku moje urodziny były tak szczególne, bo zaczęły się dzień wcześniej i do dzisiaj dostaję tak piękne życzenia, kąpię się w ogóle w tym wszystkich komplimentach, w życzeniach. Jeju, niech się spełni nawet 1% tego wszystkiego, co mi życzyliście, będę przeszczęśliwa. Dzisiaj jest bardzo ładna pogoda, troszeczkę wieje na zewnątrz. Za chwilę idę na ryneczek na zakupy, a jeszcze pokażę Wam, jaki prezent wczoraj dostałam, bo wczoraj mój mąż zrobił mi niespodziankę, przyjechał z pracy dużo wcześniej i najpierw weszła skrzynka do domu, a potem on. I w tej skrzynce było tak dużo różnych pięknych kwiatów. Za chwilę z Wami się tym podzielę, bo to coś na co naprawdę nie czekałam, nie oczekiwałam. No mogłam oczekiwać, że dostanę jakiś kwiatek, no ale nie skrzynię kwiatów doniczkowych na balkon. Bardzo się ucieszyłam, ale w tym samym czasie zmartwiłam się tym, że ja jestem taka jakaś do niczego i nie potrafię tymi kwiatami ładnie się prawidłowo zaopiekować. Już mi zginęły dwa kwiaty, dwie petunie po prostu mi poszły. Dostałam teraz kolejną petunię i wiele innych kwiatów, za chwilę je zobaczycie. Nie wiem, jak tym się zaopiekować, różne rzeczy już stosowałam i stosuję i stoją mi trochę w cieniu, trochę na słońcu i podlewam z korupkami od jaj i z bananami. No dzisiaj kupię kolejne banany i znowu będę robić taką wodę z tymi skórkami bananów. Nie wiem, słuchajcie kochani, może ten klimat tutaj naprawdę nie jest dobry, a może to ja jestem taka słaba gosposia. Więc zapraszam dzisiaj w mój dzień, jeszcze raz dziękuję, że tutaj jesteście. No i idziemy na balkon, pokażę Wam wszystkie moje piękne kwiaty. Zobaczcie, mamy taką ładną pogodę, jest dzisiaj wiecznie, ale morze jest tak fantastycznego koloru. Znowu w tle gdzieś tam jeżdżą motory i pokażę Wam moje kwiatki. Dostałam tę skrzynkę kwiatków. Jejcie kochani, nie wiem jak sobie poradzę z tym wszystkim, bardzo się obawiam, no zobaczcie tutaj, na pewno wiecie już nazwy, no tutaj petunia, prawda, tutaj coś amerykańskiego, tak, nie pamiętam nazwy, tutaj taka przyprawa, nie, te takie chyba pieprzowy, coś tam, nie wiem, to taka jak pokrzywa kolorowa, ale ona tutaj będzie okwitła. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Bardzo ładne kolory. A tutaj, co takiego tutaj, widzicie? I tyle tutaj kwiatów będzie. Jak to uchować, jak to zachować, żeby to u mnie tutaj nie wymarło. Tutaj taki zwykły kwiatek, ale mi się kojarzy z moją babcią, bo moja babcia miała tych kwiatów bardzo dużo w kuchni, na oknie zawsze u niej rosły i przepiękny kwiatek.
Tutaj kolejny kwiatek, tutaj na razie nie kwitnie, nie wiem czy będzie kwitł, ale też jest przesympatyczny. Tutaj kolejna przyprawa, też bardzo, bardzo miło pachnie. No mam tutaj, tutaj mąż przywiózł mi takie zielone doniczki, też fajnie będą wyglądały, ale jestem przerażona co do pielęgnacji, jak to zachować. Pokażę Wam te moje kwiaty, które już widzieliście. Tak one tutaj u mnie wyglądają. No ten jeszcze w miarę ok. No ten słabo kwitnie, ale jest. Zobaczcie, nawet pelargonia nie chce mi tutaj rosnąć. Może faktycznie niepotrzebnie wsadziłam te wszystkie kwiaty obok. Może na przykład z tym kwiatem oni się nie tolerują i dlatego ta pelargonia tak słabo rośnie. Ale tutaj na przykład ta doniczka to rośnie przepięknie. Zobaczcie. I petunia jest przepiękna i tutaj dobrze się trzyma też, tutaj muszę zdjąć właśnie ten o kwiatek, tutaj pelargonia też super wygląda, tutaj o muszę wyschły mnie dwa kwiatki, no tutaj te rumianki, tutaj nawet zakwitł jeden rumianek, tutaj ta przyprawa też super, no została tutaj dziurka, no chyba wsadzę tą nową petunię. Tutaj ten kwiatek też ładnie kwitnie i dobrze się mam. Ten taki słabiutki, ten też taki rośnie, ale też jakoś słabo mu to idzie. W ogóle ziemia ma taką słabą, chyba muszę przesadzić w inną ziemię. Jeśli chodzi o kumkwat, to też się trzyma dobrze, nawet ma kolejne nowe roślinki. No i tak to wygląda. No ten tutaj to też słaby, cały przekwitł. Tutaj znowu kwitły i teraz znowu przekwitły kwiatki. No i widzicie, listki są takie słabe. Nie wiem, ja jakaś jestem słaba gospodyni od tych kwiatów i no powiem Wam, że nie wiem, nie wiem jak to z tym poradzić i czuję ogromną odpowiedzialność za te kolejne moje kwiatki, co ja w ogóle z nimi zrobię. No muszę jakoś więcej doczytać, żeby, no, żeby nie zmarniały. No tak szkoda, żeby takie piękne kwiaty u mnie tutaj nie przeżyły. No teraz uciekam na zakupy, potem na spacer, a później dzisiaj albo jutro na spokojnie te kwiaty tutaj powsadzę. Może dokupię jeszcze ziemi, no i zobaczymy jak to będzie. A tak wygląda mój ulubiony park. Jak widzicie, od ostatniej wizyty bardzo się zmienił. Zakwitły kolejne krzewy, kolejne kwiaty. No pięknie, pięknie wygląda i taki soczyście zielony. Myślę, że sporo wody tutaj wylewają, żeby tak to wszystko pięknie wyglądało. W parku trwają prace. Jak widzieliście wcześniej, most tam jest remontowany, no i tutaj ścieżki też. No ślicznie to wygląda. Teraz wszędzie kwitną te kwiatki i tutaj taka piękna jest altanka, proszę bardzo, odmalowana. Nie wiem, czy pamiętacie, z moich pierwszych filmików robiłam tutaj jakieś pogadanki. No i tutaj
jest zamontowana żarówka, więc spokojnie można przyjść wieczorem, zrobić sobie grilla, umyć ręce, przygotować tutaj posiłek. No super sprawa, bardzo ładnie. Usiadłam tutaj w zaciszu w parku, bo tak naprawdę nad morzem tak wieje, że nie da rady nagrywać. Coś tam nagrałam, ale nie wiem, czy zobaczycie to, bo jest taki wiatr. No najwyżej muzyczkę podłączę pod to, bo no strasznie wieje, ale ja się bardzo cieszę i jestem wdzięczna, że jest ten wiatr, bo jakby nie on, to byłoby bardzo gorąco. Więc dzięki temu, że wieje, jest bardzo przyjemna pogoda. I co najciekawsze, nie ma aż tak wielu osób spacerujących. Ciekawe, bo jak były zakazy, każdy się pchał na spacer, a teraz tak naprawdę jest godzina już wieczorna, jest 18, kiedy wszyscy wrócili gdzieś tam z pracy, no i bardzo mało osób spaceruje. Jak widzicie, się w takim pięknym miejscu, tutaj na takiej ławeczce, wymalowanej świeżo, wszędzie kwiaty. Ja nie wiem, jak oni dbają tutaj w parkach o te kwiaty, że to nic nie ginie, no przynajmniej tak nie widać. Tutaj widzę, że cytryny już mają nowe, małe owoce. Pięknie to wygląda. No i kochani, będę kończyła filmik. Lecę do domu. Dzisiaj przychodzą do nas znajomi, więc muszę troszeczkę w kuchni coś tam porobić. Więc życzę Wam miłego oglądania filmiku. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się spodoba. Tam na początku widzieliście kilka kadrów z dnia wczorajszego. Wczoraj nie nagrywałam filmu, był live z moich urodzin. Ale nagrałam, widzicie, nie mogę bez nagrywania. Nagrałam, jak upiększałyśmy tort z Gabi, no i ten deszcz, jak jechałam samochodem, to na początku filmu to też był wczoraj z rana ten deszczyk i bardzo mi się spodobały te filmiki i pomyślałam, że umieszczę je dzisiaj, mimo że no nie są z dzisiaj. Więc życzę Wam miłego wieczoru, miłego oglądania i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!